Dzień dobry, mamy dzisiaj 18 czerwca, niedzielę, a ja od samego rana na nogach. Rano ściągnąłem deszczownię, oprzęty i tym podobne, jakby powiedzieć, taki hodowlany rytuał. No a teraz lecę po zakup pszenicy. Pszenicę sprzedawałem, jak wiecie, poszło na konsumpcję, część zostało jako pszenica paszowa. No i nastąpiło lekkie niedoszacowanie, zabrakło mi tam dosłownie 500-600 kg na dwie pasze warlakowe, więc to trzeba załatwić temat, tym bardziej, że przez następne dwa dni nie będzie mnie w domu. Pomocnik musi tam paszę ogarnąć, więc ja muszę ogarnąć pszenicę. I tak przypomniało mi się wczoraj właśnie wieczorem, w sensie w sobotę, że tej pszenicy mi zabraknie i mówię, no kuźwa. Chłopaku, wyjeżdżasz o 17 w niedzielę, gdzie ty teraz kupisz pszenicę? Obdzwoniłem wszystkich sąsiadów po kolei, a że u nas areał pszenicy w całej gminie to 42 hektary, to zbyt dużo telefonów nie mogłem wykonać. Tak, u nas w gminie tyle się uprawia pszenicy, takie mamy zajebiste ziemie. No to co? No to mówię, dobra, jak nie sąsiedzi, to gdzieś po znajomych i dzwonię tak do trzeciego znajomego, bo też już większość miała sprzedaną pszenicę i słomek. Więc lecimy do słomeczka po Big Baga pszenicy. Chociaż i tak czy siak, mimo że tutaj wyjazd i tak dalej, to te pół tony wyjdzie mnie taniej, niż bym tą pszenicę wtedy zostawił i nie sprzedał. No niestety, takie mamy realia. Wtedy sprzedawałem po 1600, dzisiaj jest po 800 pszenica, czy tam 850. Więc no można powiedzieć, że wtedy sprzedając pół tony, dzisiaj mogę kupić tonę. Dawaj, dawaj, majster, kręć, kręć, kręć. Gdzieś tu się Michałowi taki big bag z pszenicą uchował. Miał iść na siew, ale wziął wszystko kwalifikatem i tak właśnie zostało. Dobra, dobra, bo opony ten. To co, pierwszy klient na pszenicę, na wadze, zważony? Tak, zwraca się waga. Byleby większe ilości później szły. Byle nie to... O kurwa. To na 80, panie. No, zmieszczę. Damy radę. 1000. Ciężka, wyczyszczona, miała być do siewu. No, teraz mówię, no, że jest towar lux premium. Ale 1000 to bym się bał wziąć, a 1080. No i na świniowózek. Świniowózek to jest wózek do zadań specjalnych. A to po opony słomek jedzie na południe, a to właśnie pszeniczka. Tylko żebyś naprzód, nie? I nie rozepchnij mi go. Albo na oś, czy się tu nie ma zbyt dużego pola manewru. No i już szybki powrót do domu. Co do świń, na tuczarni zostało nam tam jeszcze około 200 tuczników, pirazy drzwi. Na dole jeszcze warchlaki, około setki. No i ogólnie zostaję przy pomyśle tego tuczu otwartego na tuczarnię. Jednak zmienił się ciut zamysł odnośnie chlewi na dole. To wszystko jest, wiecie, takie w modyfikacji, w praniu i tym podobne. Z tego względu, że zainwestowaliśmy w te porodówki i te systemy, które mamy, są w 100% oparte na elektronice. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tego wyłączali, bo w momencie, kiedy to wyłączymy, po prostu może wszystko paść. No i też mama ma jakieś zajęcie, więc ogólnie zostaje 10 macior. 11 dokładnie, ta jedna pewnie tam i tak poleci na sprzedaż jeszcze. Zostało 10 macior z tych majowych, które się jeszcze wypraszały teraz. One są praktycznie w 100% tam odegnane. Została jedna maciora, która po prostu gdzieś tam była powtórkowa z grupy. Ona jest nieodsadzona i to 10 macior zostaje u nas na cyklu zamkniętym.
tylko że ten cykl zamkniemy w tym budynku pierwszym, w sensie zostaną pojedynki, zostaną porodówki, zostanie warakarnia. Warakarnia tylko i wyłącznie przełożenie rusztu i możemy tam sobie utuczyć tuczniki. Z jednej strony to jest głupie, bo no, cykl zamknięty zostaje, ale jest tam full automatyzacja, więc te 10 macier sobie tam będzie chodziło w tym cyklu, może rok, zobaczymy, ale jest to jakaś furtka, jakieś wyjście, gdybyśmy chcieli wrócić na szybko do cyklu zamkniętego i też wyjście do tego, że możemy sobie gdzieś tam na spokojnie klienta poszukać na te wszelkie systemy, bo wiecie jak z elektroniką w chlewniach, w momencie kiedy to się wyłączy, to już za miesiąc czy za dwa to może nie ruszyć, więc te maciory mam drugi raz puszczone, to się będą gdzieś tam prosiły wrzesień, październik i może to będzie tylko jeden taki rzut. Może będzie więcej rzutów, zobaczymy. Nie chcę też mamie odbierać wszystkich czynności, wszystkich zadań, które miała prędzej, bo no, w cyklu otwartym no, nie będzie miała żadnej pracy, a tutaj jednak no, gdzieś tam przy tych maciorach będzie trochę chodziła, bo no, też no, jakby powiedzieć po tym no, chujowym roku, nie ma co ukrywać, no, musi czymś się zająć, jakkolwiek to brzmi. I tyle. I dlatego właśnie 10 metrów zostaje. Też zobaczymy, jak ruszy cykl otwarty. W razie W, no to po prostu jest łatwa ścieżka do przejścia tej pierwszej chlewni też na cykl otwarty, bo tam na tej dużej tuczarni zmieścimy około 700 warchlaków na jeden rzut. Na pierwszy rzut na pewno nie pójdzie tyle, bo też trzeba, że tak powiem, się tego nauczyć. Chciałem pierwszy rzut już wrzucić teraz w czerwcu, ale po prostu wszystko się tak jakoś przeciąga i stwierdziłem, dobra, na spokojnie, Michał, nie ma co szaleć, wrzucisz to tam wrzesień, październik. Na rynku jest mega deficyt świń, mega, praktycznie te wszystkie samochody, które gdzieś tam zjeżdżają do zakładów mięsnych, są zbierane z kilku różnych miejsc. No niestety, do tego doprowadził rynek, do tego doprowadziły zakłady mięsne. Ja wręcz przeczuwam, że teraz będzie zażynanie się między sobą zakładów samych mięsnych i pewnie te małe gdzieś tam wylecą, co niestety no, doprowadzi do tego, że sytuacja naszego społeczeństwa, naszego kraju, jeśli chodzi o trzodę chlewną, w ogóle będzie tragiczna, bo tak naprawdę no, te małe zakłady są zakładami z kapitałem polskim, a no ja widzę tutaj po takich zakładach gdzieś tam w okolicy, które kupowały właśnie od takich małych rolników, że no teraz nie mają w ogóle skąd brać towaru, gdzieś tam jest takie, zaczyna się rzeźbienie już naprawdę na wysokim poziomie, skąd te świnie w ogóle zgarnąć, skąd te świnie wziąć, a jeżeli polecą małe zakłady, no to niestety wszystko idzie w takim kierunku maksymalizacji mega dużych ferm i mega dużych zakładów, które będą dyktowały warunki. No dzieje się to samo, co się działo w Hiszpanii, nie ma co tutaj ukrywać, że ta sytuacja się powtarza, chociaż oni to przechodzili 20, tam czy 30 już lat temu, u nas dzieje się to teraz. No miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś bastion naszych polskich, że tak powiem, hodowców zostanie, ale jest nas naprawdę coraz to mniej. No i kuźwa, nie trzeba było brać tych 80 kg. Co prawda to pewnie nie miało żadnego wpływu, ale złapałem panę w wózku. No zajebiście, niedziela, 10:30. Czekam za siostrą, która mnie odbierze, muszę tu przyjechać. Całe szczęście bliziutko już domu, dosłownie 3 km, ale...